Szczęść Boże, witajcie. Dzisiaj komentujemy dalszy ciąg kompendium katechizmu Kościoła katolickiego i dziś się zajmiemy sakramentem małżeństwa. Pytanie 337. Jaki jest zamysł Boga wobec mężczyzny i kobiety? Bóg, który jest miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, także już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Błogosławiąc im, Bóg powiedział: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Stworzeni jesteśmy do miłości. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I Bóg, który właśnie jest miłością z natury, pragnie, byśmy też kochali, byśmy też wzajemnie siebie kochali. Tak bardzo mężczyzna z kobietą powinni się pokochać, że będą już nie dwoje, lecz jedno ciało. No i polecenie Pana Boga: bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Widziałem kiedyś takie, tutaj w Stanach są popularne rodzinki z patyczków. Jak ktoś ma dużą rodzinę na przykład, albo niekoniecznie dużą, to często na tylnej szybie swojego SUV-a ma figurki takie z patyczków. Tata, mama, trójka dzieci, pies i kot. Albo mama, tata i piątka dzieci. Albo no, jaką kto ma rodzinę, taką sobie nalepia na tylnej szybie, chwaląc się, jaką to on ma fajną rodzinę. Widziałem samochód, który miał na tylnej szybie narysowane mama, tata i kilka worków pieniędzy. I to jest pewien problem współczesnych czasów, że ludzie nie chcą mieć dzieci, że dzieci im przeszkadzają. Dzieci powodują, że karierę nie będziemy mieli, albo mają jakieś pojęcie, że a dzieci to szkodzą naszej planecie, jakbyśmy to my mieli służyć naszej planecie, a nie planeta nam. Mamy różne dziwne pomysły, tymczasem każde dziecko jest błogosławieństwem i każda rodzina powinna być otwarta na przyjęcie dzieci. Jest coś, no jest tu jakiś, nie wiem, potężny błąd naszej ewangelizacji, że w chrześcijańskich krajach, no nie szukając daleko, w Polsce, tak mało dzieci się rodzi. Popatrzcie, jak muzułmanie do tego podchodzą. Muzułmanie tutaj, dla których Pismo Święte też jest księgą świętą, są płodni i rozmnażają się. W krajach muzułmańskich ciągle ten nakaz Boga jeszcze jest żywym przykazaniem. Natomiast no, u nas niestety, jakbyśmy zapominali, co jest celem rodziny chrześcijańskiej. I oczywiście ja tu nie oceniam każdej osoby. Różne są przyczyny, dla których ludzie mają albo mało dzieci, albo nie mają dzieci wcale. To nie znaczy, że każda rodzina, która nie ma dzieci albo ma jedno dziecko, zrobiła to z własnego wyboru. Ja sam mam dwójkę dzieci tylko i bardzo Panu Bogu za nie dziękuję. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że na pierwsze dziecko czekaliśmy 10 lat. No czasami i to nie był nasz wybór. Znaczy to nie to, że odkładaliśmy to dziecko przez 10 lat. Po prostu czasami, podobno w dzisiejszych czasach, coraz więcej rodzin ma problemy, jeśli chodzi o powiększanie rodziny. Natomiast każdy z nas powinien być otwarty na to przyjęcie potomstwa. Dla jakiego celu Bóg ustanowił małżeństwo? Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało ustanowione przez Twórcę i wyposażone we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze małżeńskie jest według pierwotnego zamysłu Bożego nierozerwalne, jak sam oświadcza Jezus Chrystus, co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. O tym zrodzeniu i wychowaniu potomstwa już mówiłem, więc tu już nie będę się powtarzał. Powiedzmy jeszcze parę słów o nierozerwalności małżeństwa. Ostatnio dzięki naszym celebrytom dużo się słyszy w Polsce o unieważnieniu małżeństwa czy o katolickim rozwodzie. No, nie ma takich rzeczy jak unieważnienie małżeństwa czy rozwód katolicki. Małżeństwo, które jest
prawnie zawarte w oczach Boga, jest do śmierci jednego z małżonków. I nikt nie może tego zmienić, ani biskup, ani żaden sąd kościelny, ani sam papież nawet. Po prostu raz zawarte małżeństwo jest małżeństwem do śmierci jednego z małżonków. Czym zatem jest to unieważnienie małżeństwa? Sakrament mógł być nieważny, jeżeli nie były spełnione warunki tego sakramentu. Do takich warunków, ja wiem, małżeństwo musi być zawarte dobrowolnie. Jeżeli ktoś został, ożenił się, czy wyszła za mąż jakaś dziewczyna pod przymusem, bo tam na przykład teść trzymał shotguna pod połami płaszcza, albo jeżeli takie małżeństwo postanowiło, że nigdy nie będą mieli dzieci, czyli nigdy nie byli otwarci na przyjęcie potomstwa, czy są no różne inne przyczyny, dla których sąd kościelny może uznać, stwierdzić, że nie były spełnione warunki niezbędne do tego, żeby zaistniał sakrament, czyli że tego małżeństwa tak naprawdę nigdy nie było. Nigdy nie było sakramentu małżeństwa. Czy jest to nieomylna decyzja Kościoła? No oczywiście nie. Jest to ludzki sąd i popełnia błędy. Jeżeli ktoś chce unieważnienia małżeństwa, że tak powiem znowu w cudzysłowie, jeżeli ktoś chce deklaracji, że to małżeństwo nigdy nie miało miejsca i podaje różne kłamliwe informacje temu Trybunałowi, który zajmuje się ich sprawą, to może uzyskać decyzję, że według Trybunału to małżeństwo nigdy nie zaistniało, bo Trybunał można oszukać, natomiast nie można oszukać Pana Boga. Panu Bogu nie możemy podać nieprawdziwych informacji, bo Pana Boga się nie oszuka, więc jeżeli robimy to na pokaz, jeżeli robimy to tylko dla PR-u, żeby powiedzieć, patrzcie, jakim ja jestem dobrym katolikiem, nie żyję na kocioł łapę, tylko mam tutaj sakramentalny związek z już moją trzecią żoną z kolei na przykład, nie? No to można albo Trybunał oszukać, albo użyć swoich wpływów, no tam też to ludzie oceniają, więc mam wrażenie, że celebrytom jest dużo łatwiej uzyskać takie orzeczenie niż zwykłym ludziom. Jeszcze raz, nie będę oceniał żadnej konkretnej osoby, bo nie znam żadnego konkretnego przypadku, tylko chciałem tutaj zaznaczyć, że małżeństwo raz zawarte na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, jest do śmierci z jednego z małżonków. I o ile jeszcze w moim pokoleniu, a zwłaszcza w pokoleniu moich rodziców, no większość tych małżeństw trwała, nawet jeżeli nie były to małżeństwa idealne. Ludzie nie myśleli o takich rzeczach. To dziś przyszły takie czasy, że coraz więcej ludzi traktuje małżeństwo jako coś tymczasowego, coś, co jest, no, jest fajnie, póki jest fajnie, a jak się zaczyna psuć, to wyrzucamy i kupujemy nowe. To jest właśnie ta mentalność dzisiejszych ludzi. Dawniej się naprawiało rzeczy. Dzisiaj się wyrzuca i kupuje się nowe. Pytanie 339. W jaki sposób grzech zagraża małżeństwu? Z powodu pierwszego grzechu, którego skutkiem było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety, danej przez Boga, związek małżeński jest często zagrożony niezgodą i niewiernością. Jednakże Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie odmawia mężczyźnie i kobiecie swej łaski, aby mogli urzeczywistnić jedność ich życia według pierwotnego zamysłu Bożego. Czyli z tego wynika, że te pokusy, jakie mamy, właśnie pokusy zagrożenia niezgody i niewierności, no właśnie w dzisiejszych czasach, gdzie bez przerwy czytamy o niewierności osób, o których ciągle czytamy, tych celebrytów. Jest to jakaś pokusa dla nas. W zasadzie wydaje się, że osoby, które nie szukają przygody na boku, są czymś dziwnym, a to powinno być normą. No, nie powinniśmy nawet myśleć o takich rzeczach. Po prostu
I nie jest to takie trudne, nie jest to niemożliwe, może jest trudne, no zależy od tego, jak to został wychowany, jak to podchodzi do spraw wiary, jak to podchodzi do tego, czym była przysięga małżeńska. Natomiast no, z własnego doświadczenia powiem, że nie jest to niemożliwe, to się da zrobić, ta wierność małżeńska. I ja jestem przekonany, że w moim małżeństwie ja się nie muszę niczego obawiać i nie musiałem się nigdy obawiać i moja żona nie musiała się nigdy niczego obawiać, bo Bóg daje łaski, Bóg daje łaski. Nawet jeżeli mamy okazję, nawet jeżeli mamy ochotę, czyli pokusę, to ciągle nie musimy za tą pokusą podążać. Bóg daje łaski, żebyśmy wytrwali. Tak samo niezgoda. No, niezgoda. W każdym małżeństwie są pewne konflikty, jest różnica charakteru. Kiedyś słuchałem jakiejś konferencji księdza o małżeństwie i on mówił, że młodzi ludzie powiedzieli, no my chcemy zamieszkać razem, bo przed ślubem, bo chcemy zobaczyć, czy jesteśmy dobrani. On mówi, no słuchaj, ty jesteś mężczyzną, ona jest kobietą, ja wam mogę teraz już powiedzieć, nie jesteście dobrani. Żaden mężczyzna i kobieta nie są dobrani, bo mamy inne charaktery, mamy inne potrzeby, mamy inne hormony, będą konflikty, w każdym związku będą konflikty. Ten punkt, to pytanie tutaj w katechizmie nam mówi, że to jest skutek naszego grzechu pierworodnego, te problemy, jakie nas czekają. Tylko te problemy są do rozwiązywania. Jeżeli podchodzimy z miłością, z wyrozumiałością, to rozwiążemy te problemy. Hymn miłości świętego Pawła się przypomina. Miłość cierpliwa jest, wszystko wybacza, nie pamięta złego. Warto sobie od czasu do czasu przeczytać ten hymn o miłości, żeby zobaczyć, czym jest prawdziwa miłość chrześcijańska, która jest miłością nie tyle uczuciową, aczkolwiek ten element uczucia oczywiście tam jest też, ale jest tam też ten element naszej woli, tego, co my robimy, żeby rozwiązać te wszystkie konflikty. Przepraszam was bardzo za tą nagłą zmianę, ale nagle uświadomiłem sobie, że mam okulary, a lampa, która świeci mi prosto w oczy, pewnie tutaj albo się odbija w tych okularach, albo jakieś wyświetla cienie na moich policzkach, więc włożyłem sobie kontakty. To nie był cud i nie odzyskałem wzroku nagle, tylko założyłem szkła kontaktowe. Pytanie 340. Czego naucza Stary Testament o małżeństwie? Bóg sprawił, że pod wpływem pedagogii prawa i proroków zaczęła stopniowo w jego ludzie dojrzewać świadomość dotycząca jedności i nierozerwalności małżeństwa. Oblubieńcze przymierze Boga z Izraelem przygotowuje i zapowiada przymierze nowe, zawarte przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa z jego oblubienicą Kościołem. W Starym Testamencie widzimy ewolucję tego, w jaki sposób ludzie podchodzili do małżeństwa. Przede wszystkim było wielożeństwo przez wiele lat. Były związki w bliskiej rodzinie z przyrodnią siostrą. Ożenił się Abraham na przykład. Także takie związki nie były uznawane za niemoralne, bo jeszcze nie było Bożego objawienia mówiącego nam, że takie związki są niemoralne. Potem w miarę rozwoju cywilizacji, poprzez proroków, poprzez natchnienie, jakie Bóg nam dawał, doszliśmy do tego, do, co mamy w czasach Pana Jezusa, że już związek mężczyzny i kobiety był związkiem nierozerwalnym i związkiem, no, mimo że Żydzi ciągle zawierali małżeństwa w ramach jednego pokolenia, to znaczy należąc do tego samego, do tej samej dalekiej rodziny, ale tutaj z naciskiem na słowo daleka rodzina. Szukało się żony czy męża z pokolenia Judy, czy z pokolenia Beniamina, czy z pokolenia Naftalego. To były najbardziej pożądane małżeństwa, żeby właśnie to była osoba należąca do tego samego pokolenia, pochodzącego tego samego pradziadka, ale już związki z bliską rodziną były uznawane za niemoralne, a takie małżeństwo było uznawane za nieważne w tamtych czasach.
w czasach Pana Jezusa. Tutaj jest ważne to, co czytamy, że to małżeństwo było, przygotowało nowe przymierze, które polega na tym, że Jezus Chrystus poślubił Kościół. I to jest ten wzór naszego małżeństwa. Małżeństwo nierozerwalne i małżeństwo między jednym oblubieńcem Chrystusem i jedną oblubienicą, którą jest Kościół. Pan Jezus nie ma na boku innych oblubienic. Jest zaślubiony jednemu Kościołowi, jednemu prawdziwemu Kościołowi, który jest ciałem Pana Jezusa. Mówiąc też o Starym Testamencie, pamiętamy proroka Ozeasza, któremu Bóg nakazał ożenienie się z prostytutką, bo w ten sposób prorok miał pokazać Izraelowi, jak on traktuje Boga, bo ta koncepcja małżeństwa Chrystusa z Kościołem to też nie jest jakaś nowa koncepcja. Cała pieśń nad pieśniami, która jest natchnioną Księgą Bożą, jest księgą opisującą miłość Boga do swojej oblubienicy, którą jest wybrany naród, którą jest Izrael. I u proroka Ozeasza czytamy, że miał on ożenić się z prostytutką, która go będzie zdradzała, żeby zilustrować to Izraelowi, jak on traktuje Pana Boga, że to ten Ozeasz był jakby typem, znakiem Boga w tym związku, a ta prostytutka była typem, znakiem narodu wybranego, Izraela, który bez przerwy zdradzał Pana Boga, wznosząc jakieś świątynie bożkom, składając ofiary bożkom, grzesząc, łamiąc Boże przykazania. Pytanie 341. Jaką nowość przyniósł Chrystus odnośnie do małżeństwa? Jezus Chrystus nie tylko przywraca pierwotny porządek zamierzony przez Boga, lecz daje łaskę do przeżywania małżeństwa w nowym sakramentalnym wymiarze, które jest znakiem Jego oblubieńczej miłości do Kościoła. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus miłował Kościół. Przywraca pierwotny porządek, bo na początku było inaczej. Na początku był Adam i Ewa, jeden mężczyzna, jedna kobieta. Potem bywało różnie w tym Izraelu i Chrystus przywraca ten pierwotny zamysł Boga, że mężczyzna powinien mieć jedną kobietę za żonę, kobieta powinna mieć jednego męża, jednego mężczyznę za męża, bo to jest ten znak oblubieńczej miłości Boga do Kościoła. Pytanie 342. Czy małżeństwo jest obowiązkiem dla wszystkich? Małżeństwo nie jest obowiązkiem dla wszystkich. Bóg powołuje niektórych mężczyzn i niektóre kobiety, aby zrezygnowali z wielkiego dobra małżeństwa i szli za Panem Jezusem, wybierając życie w dziewictwie lub celibacie, troszcząc się o sprawy Pana i starając się Jemu podobać. I stali się w ten sposób wymownym znakiem absolutnego pierwszeństwa miłości Chrystusa oraz żarliwego oczekiwania Jego chwalebnego przyjścia. Więc ten punkt nam mówi o tym, że nie każdy musi mieć żonę i męża. Tylko tu jest bardzo ciekawa uwaga, bo tutaj jest, czytamy, że wybierając życie w dziewictwie lub celibacie, troszcząc się o sprawy Pana. Od razu nam się nasuwa życie w dziewictwie lub celibacie, od razu nasuwa nam się siostra zakonna, zakonnik czy kapłan. Tymczasem no to życie w dziewictwie i celibacie, czyli to życie w czystości, to jest powołanie dla każdego, kto nie jest w związku małżeńskim. Nie trzeba być zakonnicą czy zakonnikiem, nie trzeba być księdzem, żeby żyć w czystości. Każdy człowiek jest powołany do życia w czystości. Nawet w małżeństwie istnieje coś takiego jak czystość małżeńska. Aczkolwiek ma to trochę inne znaczenie niż czystość osób wolnych. Osoby wolne są powołane do tego, żeby się powstrzymać od związków seksualnych, które są zastrzeżone dla życia małżeńskiego. Taka jest nauka Kościoła. I ja wiem, że w dzisiejszych czasach wiele ludzi powie, ale to jest niemożliwe, co za głupoty. No to nie są głupoty i jest to możliwe. To się da zrobić i to się robiło przez całe wieki i ciągle bardzo wiele osób to robi. To znaczy nie jest wcale takie dziwne, że osoby żyją w czystości.
Ważne jest, żeby tą drogę życia zaakceptować, pokochać, ofiarować Panu Bogu, a nie robić tego tylko dlatego, że akurat no, nie udało mi się znaleźć żadnej partnerki czy partnera. Tutaj chodzi o jakieś bardziej nastawienie serca, nastawienie ducha, zrozumienie, że to nie jest nic nienormalnego. Życie w czystości nie jest rzeczą nienormalną i seks nie jest najważniejszą rzeczą, jaka istnieje w naszym życiu. Naprawdę można się być osobą spełnioną, można przeżyć wspaniałe życie, doskonałe, żyjąc w czystości, żyjąc w dziewictwie, ofiarując to dziewictwo Panu Bogu. I to dotyczy i dziewczyn, i chłopaków. To naprawdę da się zrobić. Dlatego też nie musimy szukać małżeństwa na siłę. Jeżeli nie mamy takiej potrzeby, jeżeli nie spotkamy tej cudownej osoby, nie musi być to tak jak w tej piosence Windą do nieba, gdzie słyszymy słowa, ale dziewczyna nie może przecież żyć całkiem sama. Tak? Życie jest życiem, Pan przecież wie. No, życie jest życiem, ale dziewczyna może przez życie iść całkiem sama i chłopak może przez życie iść całkiem sam, jeżeli nie ma potrzeby zawarcia związku małżeńskiego, nie ma w tym nic złego. A jeżeli pragniemy tego małżeństwa, pomódlmy się do świętego Józefa. Na pewno nam znajdzie tą idealną partnerkę czy partnera, żebyśmy przez to życie sami nie musieli iść. W jaki sposób celebruje się sakrament małżeństwa? Ponieważ małżeństwo czyni małżonków publicznym stanem życia w Kościele, powinno być zawierane publicznie w ramach celebracji liturgicznej wobec kapłana lub upoważnionego świadka Kościoła oraz świadków. Małżeństwo jest rzeczą publiczną. Jeżeli mężczyzna i kobieta mieszkają i żyją ze sobą jak mąż z żoną, to jest to pewne publiczne oświadczenie. Dlatego też samo małżeństwo powinno być publicznie zawarte. To nie znaczy, że cały świat musi wiedzieć, że my zawarliśmy małżeństwo, ale musi ono być zawarte przy świadkach cywilnych i przy świadku z ramienia Kościoła, którym z reguły jest właśnie albo kapłan, albo może to być na przykład diakon. Czym jest zgoda małżeńska? Zgoda małżeńska jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ zgoda stwarza małżeństwo, jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod przemocą czy przymusem. Ta zgoda małżeńska jest istotna, żeby to małżeństwo było ważne. Wcześniej mówiliśmy o deklaracji unieważnienia małżeństwa, czy raczej deklaracji, że to małżeństwo nigdy nie miało miejsca. Jeżeli nie było tej zgody małżeńskiej, jeżeli to małżeństwo nie było aktem świadomym, wolnym, jeżeli nie zostały spełnione te warunki, to małżeństwo nigdy nie zaistniało, więc jest to jakby wtedy podstawa do stwierdzenia, że tego małżeństwa nigdy nie było. Małżeństwo można zawrzeć tylko z własnej dobrowolnej woli z obu stron ślubujących sobie nawzajem. Tutaj też jest ważne to, że czytamy, że jest to wola do wzajemnego i trwałego oddania się w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Wierna i płodna miłość, czyli otwarta na przyjęcie potomstwa i wierna, to znaczy klamka zapadła i mamy już jedną partnerkę, jednego partnera na całe życie, do końca życia, na dobre i na złe. 345. Czego żąda się, gdy jeden z małżonków nie jest katolikiem? Małżeństwo mieszane między katolikiem i niekatolikiem ochrzczonym wymaga do swej dopuszczalności wyraźnego zezwolenia władzy kościelnej. W przypadku różnicy religii między katolikiem i nieochrzczonym do ważności małżeństwa wymagana jest wyraźna dyspensa od przeszkody. W każdym przypadku istotne jest, aby małżonkowie znali i akceptowali cele oraz istotne właściwości małżeństwa.
i żeby małżonek katolicki potwierdził swoje zobowiązanie, znane również małżonkowi niekatolickiemu, iż zachowa swoją wiarę i zapewni chrzest oraz wychowanie katolickie dzieci. Inaczej mówiąc, małżeństwa mieszane są dopuszczalne, aczkolwiek no, bardzo często są pewne problemy w takich małżeństwach. Jeżeli to małżeństwo jest zawarte z osobą ochrzczoną, na przykład z protestantem, to jest to małżeństwo ważne. Trzeba zawsze uzyskać zgodę Kościoła. Takie małżeństwo powinno być zawarte w Kościele katolickim, ale można też uzyskać dyspensę i takie małżeństwo może być zawarte przed pastorem. To jest dopuszczalne też. Jest to ważne małżeństwo. Strona katolicka musi się zobowiązać do wychowania dziecka w wierze katolickiej. Muszą obie strony zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakie na nim ciążą. Troszkę bardziej skomplikowana sprawa jest, gdy jest małżeństwo z osobą nieochrzczoną, bo wtedy to małżeństwo nie jest sakramentalne. Jest ważne, ale nie jest sakramentalne. Dlaczego? Bo no, sakramentu małżeństwa można udzielić tylko osobie ochrzczonej. Jeżeli osoba nieochrzczona ochrzci się później, już w trakcie trwania tego małżeństwa, to to małżeństwo automatycznie staje się sakramentalne. Już nie trzeba powtarzać tego, po prostu wtedy ten sakrament zaistnieje, ale jeżeli nie było chrztu, to też nie ma sakramentu. Dlatego też małżeństwo to jest tak zwany przywilej Pawłowy. Małżeństwo między osobą ochrzczoną a nieochrzczoną może się skończyć rozwodem, ponieważ tam nie było sakrament nas łączy aż do śmierci. Natomiast małżeństwo niesakramentalne, aczkolwiek ważne w oczach Kościoła, na przykład zawarte w Kościele katolickim przed świadkiem, którym jest kapłan, z osobą nieochrzczoną, może się zakończyć dlatego, że nie zaistniał ten sakrament, bo to nie jest związek sakramentalny.